Witajcie kochani, tu Adrianna i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj porozmawiamy sobie o największych wpadkach w moim życiu. Wiecie, to będą prawdziwe wpadki, prawdziwe życiowe żenady, to nie będzie nic w stylu szłam ulicą, przewróciłam się, zaczerwieniłam się i wszyscy bili mi brawo. Nie! To będą stuprocentowe żenady, więc ja przechodzę do filmu, jeżeli ten film Wam się spodoba i będziecie chcieli jakoś ulżyć mi w moim cierpieniu, kiedy o tym mówię i kiedy to sobie przypominam, to zostawcie kciuka w górę. Możecie także zajrzeć do mojego sklepiku Fana Bad Unicorn, w którym dostępne są takie oto czarne czapki z jednorożcem, zapakowane w ozdobne kartonowe pudełeczko z naklejkami i z kartą prezentową z moim podpisem, jak również ekotorby, taka z jednorożcem, albo z mopsem z kolekcji Book, Pack and Mug. I jeżeli kupicie czapkę i torbę w zestawie, to wychodzi taniej, więc link do sklepiku zostawię Wam w opisie i w pierwszym komentarzu, a teraz już przechodzę do filmu. Zaczynamy! Więc przedstawię Wam dzisiaj takie moje trzy życiowe żenady i może pogrupuję jej od takiej najmniejszej do tej największej, którą jak sobie przypominam, to aż łapie mnie taki skurcz na ciele. Więc ta najmniejsza z tych moich życiowych wpadek zdarzyła mi się w gimnazjum, w trzeciej klasie gimnazjum. I słuchajcie, teraz ja mogę się z tego śmiać, to wydaje mi się kompletną głupotą i bzdurą. Natomiast wiecie, jeżeli chodzimy do gimnazjum, jesteśmy nastolatkami, no to wszystko wydaje nam się bardziej ważne, przesadzamy z naszymi emocjami, wszystko wydaje nam się tragiczne, tragedią i dramatem, więc ta sytuacja również mi się taką tragedią i dramatem wydawała. Więc pisaliśmy w klasie klasówkę z angielskiego, piszemy, ja tą klasówkę pisałam, wszystko okej, nauczycielka mówi, że oddajemy kartki, za minutę będzie dzwonek, Gaciuś, nie przeszkadzaj mi, i że ja siedziałam w pierwszej ławce, siedziałam bardzo blisko nauczycielki i tak naprawdę nie musiałam nawet wstawać, to po prostu, wiecie, wzięłam kartkę i jej ją podałam. I w tym momencie, jak podniosłam głowę i oddałam kartkę nauczycielce, to zauważyłam, że za nauczycielką jest tablica i na tej tablicy są napisane wszystkie odpowiedzi na klasówkę. Ponieważ no najwyraźniej klasa, która siedziała w tej sali wcześniej, pisała poprawę z tego sprawdzianu, no i napisali sobie wszystkie odpowiedzi. I ja wiecie, nie korzystałam z tych odpowiedzi, nie wiedziałam, że tam są, nie chciałam także mówić tego nauczycielce, dlatego że no wiedziałabym, że wtedy pewnie anuluje sprawdzian, a uczniowie z tyłu, pewnie większość z nich korzystała z tych odpowiedzi, więc po prostu patrzyłam się na tą tablicę i najwyraźniej w mojej twarzy odbił się taki szok, czy takie zdziwienie, że nauczycielka wtedy, kiedy oddawałam ten sprawdzian i spojrzałam na tą tablicę, odwróciła się i dostrzegła, że rzeczywiście te odpowiedzi tam były i od razu, wiecie, zrobił się raban, nauczycielka się drze, korzystaliście z odpowiedzi, powinny być starte, ja o tym nie wiedziałam, sprawdzian będzie anulowany. To krzyczała nauczycielka, a jak możecie sobie wyobrazić, co krzyczeli uczniowie, to było oczywiście: Ado, specjalnie to zrobiłaś, powiedziałaś to nauczycielce, bo sama nie wiedziałaś, nie korzystałaś i chciałaś się zemścić. Przez ciebie dostanę jedynkę! I wiecie, ja byłam w takim szoku, dlatego że naprawdę nie chciałam tego zrobić. Jakby no nie powiedziałam nawet słowa, ale w mojej twarzy to zdziwienie musiało się odbić, a że siedziałam z nauczycielką prawie nos w nos, tak małe były te ławki, ona była tak blisko mnie, to gdzieś musiała to zauważyć i po prostu wyszłam z twarzy z płaczem. Jakieś tam dziewczyny wybiegły za mną i o tak, tak, teraz przez ciebie dostaniemy jedynkę. Wiecie, siedziałam taka smutna, zapłakana, gdzieś tam się snułam po korytarzu, że przeze mnie sprawdzian będzie anulowany i już mnie nikt w klasie nie lubi. I widziałam te dziewczyny, te lambadziary łażące po szkole i gadające wszystkim, kto tylko chciał słuchać, że hej, dostanę teraz przez nią jedynkę, hej, powiedziała nauczycielce, hej, nakablowała na nos. Więc to było straszne, wiecie, jak jest się nastolatką i nagle zostajecie postawieni w sytuacji, że cała klasa was nienawidzi i wini was za to, że dostaną pałę, to jest okropne wydarzenie. Ja próbowałam gdzieś tam do nich podejść i powiedzieć, no słuchajcie, ja nie wiedziałam, ja nie wiem jak ona się dowiedziała, musiała zobaczyć ten szok. No ale wiadomo, nikt nie chciał słuchać, wszyscy twierdzili, że no zrobiłam to dlatego, że ja tych odpowiedzi nie miałam, że ja ich nie widziałam i chciałam się zemścić. O tyle dobrze, że nauczycielka była na tyle leniwa, że tego sprawdzianu jej się powtórzyć nie chciało i wszyscy dostali piątki, tylko ja dostałam czwórkę i na szczęście mi to wybaczyli, klasa mi wybaczyła. Słuchajcie, jak teraz tego słuchacie, jak tylko popełnicie jakiś błąd, ale ja was teraz będę cisnąć, ale ja was teraz będę je***ć.
Więc jak mówię, teraz już się tylko z tego śmieję i śmieję się z tych ludzi, natomiast wtedy to była dla mnie po prostu tragedia życiowa i chciałabym powiedzieć, że jeżeli teraz słucha mnie jakaś młoda osoba i myśli sobie, o mój Boże, moje życie się skończyło, zrobiłam coś strasznego, to spokojnie, nie, wszystko się naprawi, jeszcze będziecie się z tego śmieli i zapomnicie o tym tak jak ja. Kolejna wpadka zdarzyła mi się, jak byłam jeszcze małą dziewczynką, no takie niemałą, 10 lat i chodziłam na zajęcia, nie mam pojęcia jakie to były zajęcia, ale to były jakieś organizowane przez gminę unijne zajęcia do rozwoju młodzieży i tam w tym kółku mieliśmy zrobić jakieś przedstawienie dla urzędników pracujących w gminie i dla wójta i pamiętam, że grałam w tym przedstawieniu jakąś główną postać i miałam śpiewać i pamiętam, że miałam śpiewać piosenkę Gdy strumyk płynie zwolna. Słuchajcie, straszliwie się denerwowałam, bardzo bałam się zaśpiewać, no ale w końcu wyszłam na scenę, to było jakieś taka mała scenka, wyszłam na tą scenę i śpiewam tą piosenkę i nie dam rady tego powiedzieć głośno, ja wam to zaprezentuję. Śpiewam i nagle... Nie było to coś bardzo głośnego, nie jestem w stanie powiedzieć wam, czy słyszało to dużo osób, czy tylko ja to słyszałam. Natomiast to jest żenada mojego życia i po prostu, wiecie, zaczerwieniłam się, dokończyłam tą piosenkę i byłam przerażona. Później te osoby, które oglądały to przedstawienie, podchodziły do nas i mówiły nam, jak ładnie, jak im się podobało. I ja tak tylko stałam i myślałam sobie, Boże, żeby oni nie słyszeli tego, co ja zrobiłam. Więc jak widzicie, no cringe był porządny. I trzecia żenada to jest po prostu, to jest królowa wszystkich żenad. Coś, co jak sobie przypominam, to mam ochotę umrzeć. To były moje początki związku z Patrykiem. Miałam może wtedy 17 lat i jechaliśmy gdzieś i wstąpiliśmy na zakupy do Tesco. Ach, jak ja sobie to przypominam, dajcie spokój. I słuchajcie, ja w tamtym okresie chciałam pokazywać, że jestem taka pewna siebie, że jestem taka wyzwolona, że jestem przeciwko systemowi i co chcę, to mam. I tak chodzimy po tym Tesco i idziemy do alejki ze słodyczami. Ja stoję przy tych słodyczach i mówię, wezmę sobie tego cukierka. Ja nie będę za niego płaciła, ja sobie go biorę. I wiecie, taka pewna siebie, biorę tego cukierasa, rozpakowuję, zjadam go, wiecie, niczym się nie przejmuję. I nagle przychodzi do mnie pan, czy to był pan z ochrony, czy to był pan z obsługi, przychodzi do mnie i mówi, no ale co ty robisz? Zapłaciłaś za tego cukierka? Dlaczego tego wzięłaś? Jak masz teraz zamiar za to zapłacić? No co ty robisz? I tutaj, wiecie, już ta cała moja buta, taka nastoletnia pewność siebie zniknęła i tak stałam tak z tym cukierkiem i... Bo ja chciałam tylko spróbować, czy go kupię. Ja już płacę, ja przepraszam. Ach, jak ja sobie to przypominam. I wiecie, taka cała przerażona, nasypałam sobie różnych cukierków, poszłam, zważyłam je, jeszcze dla zasady wyjęłam tego jednego. I tak pamiętam tego Patryka, który tak stał i tak patrzył się na mnie dziwnie i tak, z kim ja się trzymam, z kim ja się wdaję w związek. No wiecie, to było to zderzenie tej mojej buty nastoletnie i tego, że ja mogę wszystko, no z rzeczywistością. No, powiem wam, że jak powiedziałam to moje żenady i wypowiedziałam je na głos, to jakoś przestały mi ciążyć. Pamiętajcie, nie bierzcie ze mnie przykładu, szczególnie z tej historii numer 3. Napiszcie mi koniecznie o swoich żenadach, zostawcie kciuka w górę, zajrzyjcie do mojego sklepiku Fana, a ja już się z wami żegnam. Pa, pa i do zobaczenia!